Łodzi do połączenia transgranicznego na Litwę. Logo litewskiej pogoni. Wspaniała ogólnie. Ale to jutro, dopiero przyjechaliśmy do Białegostoku. Dworzec jest w remoncie. Tam są tymczasowe kasy biletowe, labirynt z kontenerów. I tak się jesteśmy tu właśnie w szoku, oszołomieni klimatem stolicy Podlasia. Stoimy. 30 stopni. Bo jest 30 stopni, to też fakt. Połączenie transgraniczne, Białystok-Kowno, podstawił nam się właśnie piękny pociąg, co ciekawe połączenie jest jedynym połączeniem kolejowym na Litwę i odbywa się przez przewoźnika Polskiej Kolei Regionalnych, więc będziemy 5 godzin jechali w pociągu regionalnym do Kowna, no i co można powiedzieć, wreszcie. Guzik na sisi. O, widzisz? Będziemy jechali 5 godzin, więc dobrze wybierzmy miejsca. Ale mamy klimę. Tak, jesteśmy już w naszym transgranicznym pociągu do Kowna. Co ciekawe, połączenia są weekendowe, czyli jedzie pociąg w piątek, w sobotę, w niedzielę. My jedziemy w niedzielę, więc powrót jakoś na własną rękę. No i przed nami właśnie 5 godzin podróży w pociągu o standardzie nowego, ale tramwaju. Więc będzie fajnie. Punktualnie. 8:24. A to oznacza, że też wypadałoby zegarek przestawić. Będziemy w innej strefie czasowej. A to o godzinę, nie? O godzinę.
Opuszczamy terytorium Polski. Chodźmy na koniec. Pierwsze kroki na terytorium Litwy. To mały krok dla wszystkich, ale jesteśmy w innym kraju. Na piechotę bez auta. Przyjechaliśmy takim ładnym połączeniem, właśnie jak już wcześniej wspominałem, obsługiwanym przez przewozy regionalne. Jechało się tym tramwajem nawet znośnie, prawie 6 godzin, ale połączenie jest i to jest fajne, lepsze niż autobusy. Niestety to było ostatnie połączenie w tym tygodniu, więc powrót na własną rękę jakoś autobusem właśnie. Bilet swoją drogą 11 euro, jakieś 50 zł w jedną stronę z Białegostoku do Kowna. Pierwsze wrażenia z Kowna po wyjściu z peleronów dworca jest wyjście z budynku dworca. To się jakoś pewnie nawet czyta. I widzimy tak mniej więcej wyglądającą architekturę. Tak, no, spodziewałem się, szczerze mówiąc, że tego, że będzie wszystko wyczyszczone, bo cała jazda koleją to bardzo wszystko właśnie czysto, skludnie. A tu wyjście na miasto i mamy takie nieuporządkowane dosyć perełki architektury. Teraz udamy się tam, w stronę dworca autobusowego, ogarnąć transport do Wilna. A tu nowy dworzec autobusowy. Międzymiastowo, międzynarodowy. Koleje na Litwie nie są tak popularne jak autobusy, dlatego resztę podróży właśnie będziemy tutaj odbywali połączeniami autobusowymi. Pełna Europa. Drukują nam się bilety do Wilna. Co tutaj będą podane? Nie wyrywaj za wcześnie, bo jak tam wyrwiesz mnie, wyrwie peron, z którego jedziemy. Proces nabycia biletów autobusowych drogą kupna z Kowna do Wilna zakończony sukcesem. Pełna Europa. Z rzeczy praktycznych, dworzec w Kownie autobusowy jest najnowocześniejszy na Litwie, niedawno zbudowanym i ma automaty biletowe, więc zakup to była czysta przyjemność, nie było trzeba się dogadywać właśnie z obsługą, która ewentualnie miałaby problem z moim problemem z angielskim. A tak to zmieniamy język w automacie na angielski, jedziemy, płacimy kartą elegancką. Na bilet jest cały po litewsku, więc warto sobie zobaczyć, że jedno litewski zwrot oznacza miejsce w autobusie, a drugi peron odjazdowy. Idziemy dalej, zameldować się do hotelu. W drodze do hotelu trafiliśmy na deptak, nie przez przypadek, bo akurat to hotel mamy na tym deptaku, więc siłą woli musieliśmy się tu pojawić. Ciekawostką jest fakt, że w Kownie jest jeden z najdłuższych w Europie deptaków. Będzie miał prawie 2,5 km, 3 km, coś w ten deseniek sprawdzałem na Google Earth. No i jak się wchodzi na ten deptak, to fajnie jest zrobione, ponieważ idzie się środkiem. Po lewej i po prawej są ciągi komunikacyjne, no takie samochodowe, chociaż teraz to jest zrobione na deptak, a idzie się tak naprawdę właśnie środkiem tej ulicy. No i właśnie tutaj mamy taki piękny obiekt. Matko, jak powiem, sakralny? Sakralny. Dobra, no taki piękny obiekt sakralny, jako jedna z pierwszych atrakcji w ciągu właśnie tej głównej ulicy. Więc później pokażemy coś, co się znajdzie, inne ciekawe rzeczy. Wcięło nam godzinę. Na Litwie jest zmiana czasu, więc generalnie no, czasu polskiego przyjechaliśmy tu o 14. Się wytnie. Czasu polskiego przyjechaliśmy tutaj o 14, praktycznie o 15. Więc no, jak się zameldujemy, ogarniemy, to zostanie nam powiedzmy 3 godzinki na takie spacerowanie. Jutro rano z buta idziemy na ten dworzec autobusowy, o którym przed chwilą się rzecz rozchodziła i jedziemy do Wilna.
A teraz właśnie taki spacerek po drodze właśnie do hotelu Centrum Kowna. Ja przed chwilą trochę teoretyzowałem, mówiąc, czym jest najdłuższy, jeden z najdłuższych w Europie ptaków. Teraz właśnie przeszliśmy za tą świątynię przed sakralną, o której przed chwilą była mowa. I naszym oczom ukazał się las po horyzont. O, czy to będzie tutaj ładnie widać. Więc tak wygląda w wymiarze praktycznym jeden z najdłuższych deptaków. Gdzieś tam w jednej z bocznych uliczek jest nasz hotel. A na pewno już nie musimy dodawać, że mamy zawsze farta co do pogody, więc 30 stopni. 30 stopni pod szyleje strumieniami. Może ciutkę o historii jeszcze Kowna, dlaczego właśnie jesteśmy w Kownie, a nie od razu startowaliśmy do Wilna. Kowno jest najbardziej litewskim z litewskich miast. W Wilnie idzie się dogadać po polsku, pół na pół szanse, tutaj nie. Więc dlaczego często najbardziej jest litewskim? Bo generalnie mieliśmy taki epizod, że podbiliśmy im stolicę, zajęliśmy Wilno, temat drażliwy do dzisiaj. No i w związku z tym Kowno było przez pewien okres historii Litwy właśnie stolicą tego państwa. No a teraz to się nazywa tutaj w muzeach, jako określane jest mianem ten epizod konfliktem z Polską. I lepiej nie gadać, samemu nie zaczynać tematu. Kowieński deptak faktycznie jest ultra mega długi. To co przed chwilą pokazywałem, jak zoomem po horyzont przeciągnąłem, jaki on jest długi. Doszliśmy do tego miejsca po horyzont i się okazało, że on się lekko załamuje w prawo i później wszyscy dalej prosto, tylko dalej po horyzont. Więc jesteśmy na tym deptaku, już idziemy drugi dzień, spaliśmy gdzieś między kamienicami, rano słońce powstało, my powstaliśmy również i kontynuujemy, idziemy dalej. Idziemy dalej w kierunku zamku Kownieńskiego oraz Niemna, rzeki Niemen. Czytaliśmy nad Niemnem? Powinniśmy, ale to by się nie dało, to tyle to już wiemy. Ale wiemy, kim była Orzeszkowa? Eliza. Eliza Orzeszkowa napisała nad Niemnem jak najbardziej, więc teraz nad Niemnem za chwilę będziemy i napijemy się wody z tej rzeki, co ty na to? Jezus, jakbyśmy mieli jakiegoś live stroła, to może? No. To idziemy dalej tam. Kolejne wejście na tapetę. Monika, mów, bo to ty wymyśliłaś. Nie, ja nie jestem podlubieni. No dobra. W takim razie nie dałaś się namówić. Co jest ciekawe przy Kownie, wysiedliśmy na dworcu i idziemy właśnie w tkankę miejską i jak właśnie Monika wspomniała, im jesteśmy, dłużej idziemy, tym jest coraz bardziej ładnie i urokliwie. Jak się wychodzi, jest brutalistyczny taki właśnie dworzec, mnie się osobiście podoba, no ale jest brutalistyczny. Idzie się dalej pomiędzy poniszczonymi, jeszcze nie dresurowanymi domami. Jesteśmy jakieś 4 km od dworca, od wyjścia na tą starówkę i jak widać jest coraz bardziej właśnie urokliwie, ładnie. Coś dla miłośników fotografii, filmowania, czyli dla mnie. Idziemy sobie, patrzę po prawej stronie jakieś stojaki na rowery. Nie, mamy części składowe obiektywu fotograficznego i możemy zrobić takie fajne ujęcie z takim, o, z takim efektem, że patrzymy przez obiektyw. Kolejne koła to są coraz mniejsze wartości przysłony fotograficznej. Że też w Polsce takich rzeczy nie ma.
co odróżnia Kowno od dotychczasowych widzianych przez nas miast i to w takiej dosyć dużej skali, to jest to, że do tego długiego deptaka są dołączone rynki. To nie jest to, że tu się znajduje miejski rynek, tylko idziemy deptakiem, rynek. Idziemy deptakiem, rynek. Idziemy deptakiem, następny rynek. Pośrodku rynku zazwyczaj właśnie jakaś zabudowa. Następna sakralna, czyli wajnięty jest kościół, znaczy się zbudowany został na tym miejscu kościół. Wcześniej widzieliśmy ten biały kościół. Wiemy, że jeszcze dalej będzie ratusz. I co też charakteryzuje właśnie tą długaśną starówkę, to style. Idzie się, na początku były jakieś właśnie kamienie śmieszne, teraz takie w stylu jakimś... Jestem nieprzygotowany, nie wiem jaki to jest styl, ale generalnie właśnie style są klimatyczne i tak co kilometr mniej więcej się zmienia i się czujemy, jakbyśmy zmienili miasto i byli właśnie na innym rynku. Więc to polecamy, to jest oryginalne, tego się nie spodziewałem, tego z Google Earth z lotu ptaka nie było widać właśnie, że mniej więcej co kilometr zmienia nam się starówka i jest walnięty następny rynek. Jesteśmy na... Gdzie doszliśmy? Na kolejny rynek. To będzie rynek numer chyba 4, jeżeli dobrze liczę. Trzeci dzień na szlaku deptaku. Spaliśmy tym razem gdzieś pod jakąś kamienicą. No i doszliśmy właśnie sobie do miejsca, w którym znajduje się ratusz miejski, nazywany także głową łabędzia. Już tłumaczę dla osób z mniejszą wyobraźnią, więc wieża ma przypominać szyję łabędzia, a korpus budynku korpus tego łabędzia, no i tak jakoś się skojarzyło, że łabędź. Ja bym jeszcze mógł dodać żuraw, chociaż nie, tutaj kolor biały się broni, jeżeli działa łabędzia. Więc zmiana stylu, z tyłu się zrobiło średniowiecznie. Mamy kamienicę z cegły i otynkowanej cegły. Następna budowla sakralna, tym razem jest troszkę z boku, po tej stronie, żeby właśnie odstąpić środek tego rynku numer 4 budowli właśnie władz miejskich. Co jest ciekawe, przez tą rozległość tej tkanki właśnie starówkowej, nie jest tutaj tak gęsto. Ludzie są, jest dużo turystów, ale jest na tyle ich zagęszczenie nieduże, że nawet nie mam problemu psychicznego, żeby siedzieć i się nagrywać pomiędzy ludźmi. Sprawę na pewno ułatwia fakt, że tutaj się nie mówi po polsku, więc jak nie mówię po polsku niezrozumiałym językiem, to być może nie wiedzą ludzie, co robię i jaki mam taki komfort psychiczny. Czy to Churchill? Nie, nie sądzę. Nie. Jonas. Burmistrz. O, tak będzie łatwiej. Burmistrz Kowna z lat 1921 do 31. To się nazywa brak przygotowania merytorycznego. Przeczytałem z tablicy informacje, ale o głowie łabędzia i ratuszu miejskim to wiedziałem, byłem przygotowany. Udało nam się szczęśliwie opuścić deptak. Nigdy ja nie pomyślałem, że o deptaku będę mógł powiedzieć, że ukończyłem coś takiego jak deptak, ale czujemy się, jakbyśmy coś ukończyli. Coś się udało, prawda? Gdzie nas wypluło? Wypluło nas na końcu deptaku. Znajduje się ruiny zamku kownieńskiego. Jednak zamek to trochę dużo powiedziane, ponieważ została tutaj komplet. Część murów oraz tutaj taka ładna okazała wieża. Wszystko jest ładnie odnowione. Wygląda to jakby jeszcze wczoraj tego tutaj nie było. Jakkolwiek estetycznie robi jak najbardziej fajne wrażenie. Więc zamek znajduje się w rozwidleniu rzeki Niemen. I jak właśnie widać, nie jest kompletny. Idziemy sobie przejść go, obejrzymy dookoła. I ruiny zamku po drugiej stronie. Jak widać, nie kłamałem, po drugiej stronie znajduje się druga strona tego muru oraz druga strona tej wieży, więc to jest właśnie wszystko, co zostało. Jakkolwiek tutaj nie tyle sam zamek może być atrakcją samą dla siebie, co kapitalny widok. To kapitalny widok, gdzie się znajduje, więc w tle mamy rzekę, pomnik pogoni litewskiej. To jest ten gościu, którego by jakby wyrwać go z flagi i zrobić mu pomnik, właśnie to jest to. To jest dokładnie ten gościu, co tutaj się buja na fladze. Co ciekawe, policja jako właśnie to godło ma na swoich radiowozach z boku i przez to wygląda, jak oni by chcieli kogoś pojechać i właśnie porwać. Przyznam się, że nasz orzeł jakoś tak jest taki troszkę bardziej neutralny, a jak widzę radiowóz, który jedzie, a tam na jego drzwiach jest facet z mieczem, no to ja już się boję. Jednak wam powiem,
zazdroszczę. Orzeł może jest mniej wyrazisty w wymowie, ale zamieńmy się na herby. Niech w Polsce też jest gościu, kurczę, z mieczem i na koniu. To naprawdę fajnie wygląda i mówię bez tej, nie prześmiewczo. Bez ironii. Naprawdę fajne logo mają. Fajny logotyp. Zbliżamy się do ostatniego na dzisiaj punktu. Widzimy tutaj piękną rzekę Niemen. Naprawdę jest fajna, bo mając pod nosem w domu Wisłę, człowiek ma wymagania. I później już nawet nasze polskie rzeki nie robią jakiegoś wrażenia przepotężnych, ale Niemen naprawdę jest spory. O dziwo, jakoś ścieżka turystyczna jest poprowadzona jakieś 150 do 500 metrów obok, więc zbaczamy z niej. Chyba tutaj mandatów nie dają za deptanie zieleni. I idziemy zamerdać ręce właśnie w Niemnie. Elizo Orzeszkowo, ja do tej pory nie wiedziałem, co czułaś pisząc nad Niemnem. Teraz jak nad tym Niemnem jestem, czuję to. Ja też bym tej książce nie umieszczał akcji, ani jakiejkolwiek dynamiki. Ten Niemen tak wolno. A teraz poczuję ciebie, Elizo, jeszcze bardziej. Dobra, rzeka kolejna. Mam już tak zrobioną, ja mam kolekcję. Wisłę mam tak zrobioną, Dniepr mam tak zrobiony, tak? Jak byliśmy w Czarnobylu, to w Dnieprze pomoczyłem ręce. W Czarnobylu, w Prypecie nie wolno było tego robić. Może i lepiej. Więc teraz się wydarzyło to. Niemen. Ciach. Teraz troszkę rzecz o zakupach na Litwie. Doznaliśmy ciężkiego szoku. Ja lekko byłem przygotowany, ale no tak czy siak, jak to zobaczyliśmy, to szok był. Więc zaczniemy od alkoholu. Na Litwie obowiązuje częściowa prohibicja. W związku z tym alkoholu nie kupimy tutaj po 15 w niedzielę. I o, czy tam było 20? Od poniedziałku do soboty od 10 do 20. Do soboty jest do 20, ale jak my teraz zlądowaliśmy tutaj w niedzielę, to się okazało właśnie, że wchodzimy do sklepu, pan grzecznie, ale stanowczo, no alkohol. Więc całe szczęście byłem przygotowany i wiemy, co tutaj dźwigaliśmy. To jest jedna kwestia właśnie z tą prohibicją, warto pamiętać, bo to takie nasze trochę niepolskie. Druga, mamy ceny w euro, jest drożej niż w Polsce, jakieś mniej więcej 30%. Próba dokonana w sklepach sieci IKI, to oznacza do celu, więc pomimo, że jest, nazywa się IKI, jest zielone, to nie oznacza, że to jest żabka. Więc w euro i 30% wszystko droższe, więc nie wiem, ile tu ludzie zarabiają, jak żyją, nie, tego na to się nie przygotowałem, ale tak generalnie właśnie nie czuć tej wschodniej półki cenowej, raczej tą zachodnią. O, znaleźliśmy się przy tym zlepku liter, który oznacza, że jesteśmy na ulicy, w której znajduje się nasz hotel. No, dużo rzeczy jest teraz w remoncie. Doszliśmy do naszego hotelu. Chciałem żonie, małżonce zrobić niespodziankę. Wynająłem nam tutaj taki ładny pałacyku starej kamienicy. Hotel się znajduje. No i generalnie właśnie jesteśmy na miejscu i to wygląda, jest w remoncie i to wygląda w ten sposób. Więc jeżeli chcecie, jak już kiedyś no, byliście pod folią, czy nie byliście pod folią, to tak to na chwilę obecną wygląda. Miejmy nadzieję, że w środku nie ma remontu. To co? Zobacz. Tylko ze mną takie przygody. To jest właśnie pałacyk pod spodem. Hotel Metropolis w Kownie. No. Środek, jak widać, ratuje sprawę. Jest naprawdę kapitalnie. Pałacykowato. Więc po naszych ostatnich polskich wyborach, Inowrocławiach, czy w Białymstoku, z ryflowanej blachy, pomieszczenie, gdzie się cieszyliśmy, że nam szczury nie latają, to jest mega przepaść jakościowa. Te litewskie insygnia, pogonie. Jeżeli w życiu chodzi o to, żeby mieć duże lustro na ścianie, to oni tu wygrywają.
Jest powackowato, zamkowato. Stara deska i... Mamy filar w pokoju. No to jest mega dziwna rzecz. Po środku pokoju jest słup. A, tak, a co mamy za słupem wtedy? Ty, ja tu nie widzę łazienki. Przeszedłem ten słup. Aha, dobra, łazienka jest w słupie. Kurde mistrzostwo. No i tak jest, że ten Janusze za granicę wybrali. No, ale kurde, tego słupa to mi kadr nawet nie obejmuje. Dobra, czyli tak. I to pewnie jest na zasadzie jeszcze windy. Kto korzysta, do tego podjeżdża w górę albo w dół piętro. Może. Więc to jak się chce skorzystać, to pewnie trzeba nacisnąć i wtedy łazienka zjeżdża z góry albo z dołu. No dobra, no to idea ze słupem zjanuszowała sprawę. Zrobiliśmy przypał. No i tyle. Jak przypał, to zrobiliśmy. Tak, zrobiliśmy my. Tutaj dwa słowa o opakowaniu się, jak się uprawia taką turystykę pieszą. Z praktyki się... To jest fajna podłoga. Generalnie jest coś takiego jak główny transfer między dużymi odległościami, gdzie mamy zapakowane wszystko ze wszystkim. Gdy już się tutaj zalogowaliśmy na naszą miejscówkę i będziemy teraz się poruszali po Litwie autobusami pomiędzy miastami, właśnie tutaj z Kowna do Wilna, to się nauczyłem praktycznie, że ten główny duży plecak załadowany wszystkim zostaje na miejscu, a tutaj obok mam przytroczony drugi plecak. To jest plecak miejski. Ładujemy tylko rzeczy na jednodniową wycieczkę autobusową i piechotą i w ten sposób właśnie unikamy dźwigania tego wszystkiego ze wszystkim. Taki mały tip podróżniczy dla właśnie piechurów. Kowniński poranek. Wstaliśmy, skoro świt. Zaczerpmy trochę świeżego powietrza i widoku za okna. Wschodu słońca. O, co jest? A no tak, jesteśmy za folią. Będziemy się zbierali, będziemy jechali autobusem do Wilna. Dzisiaj plan to jest właśnie Wilno. Dobra, widoków tutaj nie ma. Zmieniamy miejscówkę, jedziemy tam, gdzie są. Zmieniamy miasto nawet, o.